Dzień dobry, Patryk Szczurek. Witam wszystkich. Hala na zawodziu, jak widać, ozłocona. Dlatego, bo wygraliśmy. Ja się z tego bardzo cieszę. Mecz był bardzo ciężki, aczkolwiek potrzebowaliśmy dwóch przegranych, żeby zrozumieć, że jednak musimy podpuścić trochę chłopaków z Lechii, żeby teraz wygrać 3 mecze. Nie, oczywiście żartuję. Były to bardzo, bardzo ciężkie mecze, jak... No, już tak nie bajeruś. Słuchaj, Sławek, chodź, ja się ciebie zapytam parę zdań. Przede wszystkim... Mistrz AZS! Przede wszystkim teraz mi powiedz, gdzie się strzyżesz, bo tutaj jest bardzo wiele pytań od słuchaczy i od... Możesz to zdradzić, nie przejmuj się. To jest lokowanie produktu, ale wtedy będziesz miał za darmo albo będziesz miał zniżki. Jakieś zniżki, jeżeli dostanę, to mogę rozpromować. Ale na razie musisz to załatwić, tak? Jeszcze, tak? Musisz pogadać tam. Tak, jeszcze muszę porozmawiać. Victoria Barber Shop albo Barber, tak się prawdopodobnie nazywa, koło alei. Polecam, pani Żaneta też bardzo dobrze strzyże. Tutaj kolega jest z nami też drugi kolega, jeżeli chodzi o fryzurę, też z tej samej agencji, proszę bardzo. Victoria's Secret polecam. To może tak, ja zadałem też pytanie naszemu zawodnikowi, który, nie wiem czy Państwo wiedzą, w finałach pierwszej ligi ma 100% w ataku. Co ty tym powiesz? Dlaczego nie grałeś? Dlaczego grał gościu, który włóczył się, a nie ty, który miałeś 100%? Powiedz. O, to trzeba zapytać trenera. Ale no z mojej strony powiem tak, piłka wysoko postawiona i trzeba bolcować, nie? Dobra, dzięki. Jakbyś mógł tam wsadzić mi małe co nieco do tej wanny z lodem, byłbym Ci wdzięczny. Nie ma problemu, już idę, już się szykuję, Wanieńka. A tymczasem bardzo chciałbym pozdrowić moje dwie kochane córeczki, Jagódkę i Oliwkę, no i moją żonę oraz rodziców. Pozdrawiam Was serdecznie.